Co jeśli ci powiem, że istnieje magiczna tabletka, która może na stałe poprawić twój nastrój? Daje kopa energii, sprawia, że możesz się skupić, pomaga w odchudzaniu i sprawia, że będziecie mieli więcej pieniędzy? Co jeśli powiem, że wszystko jest dostępne za darmo? Wzięlibyście coś takiego, prawda? Cześć kochani! Mamy co świętować! Jeżeli oglądacie ten film, to zapewne domyślacie się, że tą magiczną tabletką jest abstynencja. To już prawie 9 miesięcy, odkąd porzuciliśmy alkohol. I wiecie dlaczego? Bo to trucizna. A my niestety mieliśmy okazję zobaczyć, jak potrafi zniszczyć rodzinę. W latach 90. była moda na różne rzeczy. Pokemony, zbieranie karteczek do segregatora, czy posiadanie ojca alkoholika. Myśmy niestety ulegli tej ostatniej modzie. Ja widziałem w życiu sporo gówna. Maria zresztą też, ale... Zaraz, będzie story time, spokojnie. Czy wiecie, że alkohol zabiera na tamten świat około 3 miliony ludzi rocznie? To tyle, co w niespełna 2 lata zabrała pewna zaraza, w którą bawiliśmy się jakiś czas temu. I wtedy co? Zamknęli cały świat. Pamiętacie te lockdowny, zamykanie całych rodzin w domach? Musieliśmy pokazywać przez okno półroczne dzieci, bo przecież mogły biegać sobie po mieście. Bez maseczek. A alkohol ciągle, nieprzerwanie zabiera na tamten świat miliony ludzi. I cisza, nic, żadnych siejących panikę artykułów w gazetach, żadnych informacji, nic, zero. Wyobraźcie sobie te maseczki na butelkach, albo, nie wiem, dystans społeczny. Zachowaj 2 metry od alkoholu, no szaleństwo, no nie? A tak mamy kolorowe reklamy i udajemy, że alkohol jest taki fajny i niewinny. My chcemy wam powiedzieć prawdę o alkoholu, bo to dosłownie śmierć. I nie mówię tego metaforycznie ani symbolicznie. Jestem śmierć. Tak po prostu. Nie chcemy was straszyć skutkami picia, bo są oczywiste i nie będziemy was traktować jak idiotów, rzucając jakimiś tam straszakami. No, jesteśmy dorośli, nie? Alkohol to nie jest żadna super mikstura, która daje super moce. No to po prostu trucizna. No ale pić to trzeba odpowiedzialnie, nie? Z umiarem można pić przecież. No, trutkę na szczury też zresztą odpowiedzialnie. No co to w ogóle jest za argument? Takie teksty pokazują, że mówiący wie o szkodliwości alkoholu. Bo po co miałbym zachować umiar, jeżeli alkohol jest taki fajny, no to nie trzyma się w ogóle kupy. To jakby ktoś mi powiedział, że mam jeść odpowiedzialnie i z umiarem, nie wiem, marchewkę. No to jest bez sensu, prawda? No sami powiedzcie. A nie wiem, czy wiecie, że alkohol jest strasznie rakotwórczy. Według WHO na równi z azbestem, promieniowaniem i wszystkimi tam innymi tytoniem. Rzeczami. Więc czujcie się poinformowani. W ogóle czajcie, promieniowanie, azbest, to może zamiast na urodziny chlać wódę, to ja proponuję, jedzmy po torciku z azbestu. No miam, miam, no nie, kurde, no nie żre azbestu, nie? Ale walić wódę, to już jest spoko. No to jest bez sens. Do teraz mieliśmy niezły humorek, ale muszę go trochę popsuć, bo pora na obiecany alkoholowy story time. I to jest dla mnie ciężki temat. Alkoholizm ojca zniszczył mi dzieciństwo. Lata 90. były strasznie rozpitym okresem i u mnie w domu było podobnie. Bałem się powrotu ojca. I to jest straszne, żeby dziecko bało się tego, że tata wraca do domu. A ja się bałem. Ja nadal się boję pijanych ludzi. A minęło tak wiele lat od śmierci mojego ojca. A to we mnie nadal siedzi. I od tego czasu nadal udajemy, że nie ma problemu. Gdzie byli sąsiedzi, a na pewno słyszeli, jak moja mama krzyczała, wołała o pomoc, jak ją katował, jak się na nią pastwił i oni co, oni odwracali wzrok, zasłaniali uszy i do tego ja nadal mam do siebie żal, że jako dziecko nie zebrałem się w sobie i zamiast płakać w kącie przerażony, nie uciekłem do sąsiadów. Może gdyby zobaczyli zapłakane dziecko, no to może nie mogliby nadal odwracać wzroku, tak? Nie mogliby udawać, że nic się nie dzieje. I minęło tyle lat i nadal takie dramaty dzieją się w domach. Byłem dzieckiem, a nie mogę przestać się winić, że jakoś nie pomogłem mojej mamie. A to do cholery są grzechy ojca, a nie moje. Ja teraz wiem, że ojciec był tak naprawdę też ofiarą. Ofiarą tego cholernego nałogu,
ofiarą tego społecznego prania mózgów, który niszczy życia i niszczy rodziny. I mówienie o tym wcale nie jest łatwe. No nie możemy normalizować picia. Nie trzeba się upijać, żeby dzieci nas się bały. Wystarczą dwa piwa. Nie zachowujesz się już jak mama czy tata i to przeraża dzieci. Jest taka fińska kampania, która pokazuje, jak dzieci odbierają nas po alkoholu. Możecie ją teraz zobaczyć w tle. Nam dała dużo do myślenia. A wam? Znacie taką roślinę jak dzbanecznik? Alkohol właśnie wabi jak taki dzbanecznik. Skuszona ucztą muszka siada sobie na brzegu kielicha i nawet jak widzi na dole resztki innych ofiar, to jest przekonana, że to jej nie dotyczy. No nie, no surprise! Lepki syrop oblepił nóżki i skrzydełka i nie ma ucieczki. Robaczek powoli, powoli ześlizguje się dalej w pułapkę. Czegoś wam to nie przypomina? Możecie się naśmiewać z głupoty owadów, że lądują na czymś takim. Albo że myszy łapią się w jakąś głupią pułapkę. A my sami sięgamy ręką po kieliszek z winem. Pułapka alkoholowa to taki dzbanecznik na ludzi. Wszyscy, którzy piją, są jak muchy wpadłe w dzbanecznik. Mogą myśleć, że mają nad tym panowanie. Ale to nieprawda. Jedni spadają szybko, a drudzy powoli, przez całe życie. Nigdy nie piliśmy dużo, ale za to piliśmy często. Często po pracy, na rozluźnienie. Piwko, kieliszek wina. I obiecałem sobie, że ja nigdy nie będę taki jak ojciec, że mam silną psychikę, nie popełnię tych samych błędów, a wydaje mi się, że już właśnie na tym etapie ja popadałem w alkoholizm. Powoli, tak? Tak. Powoli człowiek ześlizgiwał się na te dno dzbanecznika i nawet nie wiesz, kiedy tracisz kontrolę. Jeżeli potrzebujesz do życia pić, nieważne, czy to będzie codziennie, co weekend, co miesiąc, to coś jest nie tak. Kiedy zaczęliśmy pić? No ja osobiście, no niestety za wcześnie, stanowczo za wcześnie, bo miałem może 7 albo 8 lat, gdy udawało mi się takie, tak wiecie, po kryjomu podpijać wino na imprezach z takich kieliszków nieuważnych ciotek czy wujków. No tak na normalnie, no to chyba jak każdy z nas, czyli jako nastolatek, starszy kolega kupił piwo, no jakoś to było, nie? U mnie nie było jakoś tak ekscytująco może. Moja rodzina chciała mieć kontrolę nad tym, co ja robię w życiu, tak? I po prostu na jakiejś tam imprezie z okazji, tam nie wiem, urodzin, nie pamiętam dokładnie, wlali mi po prostu do kieliszka odrobinkę wina na umoczenie dzióbka. Ile miałaś wtedy lat? 16, 15... Coś jakoś w tym wieku. Mamy strasznie wyprane mózgi alkoholowo, że normalizujemy już picie jako rodzice wśród nastolatków. Mm-hmm. Picie trucizny. No nikt arszeniku dzieciom nie daje. Za młodu najpierw chwalimy się, ile to jesteśmy w stanie wypić, a potem im jesteśmy starsi, tym więcej mówimy, że dla nas alkohol to mógłby nie istnieć tak naprawdę. Mówimy na pewno, że pijemy mniej, niż to jest naprawdę. No znacie te teksty typu, no ja to ja wcale mogę pić, mogę nie pić, mnie to jest obojętne. Ja ostatnio nie piłem nawet, nie wiem, 3 miesiące, 4 miesiące. No a gdybym powiedział tobie hasło, no mi to obojętne, ja mogę jeść marchewkę albo mogę nie jeść marchewki. Wiesz nawet stary, że ostatnio nie jadłem marchewki przez pół roku? No byście mnie wzięli za debila, nie? Alkohol nie daje nic dobrego, a może zabrać naprawdę bardzo dużo. Wszystko. No przecież nie musimy się tłumaczyć z tego, że nie wiem, nie bierzemy jakiś... No wiecie, tak? Raczej gdybym to brał, to musiałbym się naprawdę gęsto wam tłumaczyć, dlaczego to robię i wszyscy próbowalibyście mnie od tego odciągnąć. Mhm. Dlaczego nie myślimy o alkoholu właśnie w takich kategoriach? To i to tak naprawdę niszczy życie. Ale... I uzależnia. Tak, i uzależnia. Od dzieciństwa uczą nas, że inne substancje są złe i wtedy możemy, wiecie, tak boku spojrzeć. Dlatego, że my jako osoby od nich nieuzależnione, no mamy dystans, tak? Możemy spojrzeć z boku z dystansu. Puni tak naprawdę postrzegają te wszystkie rzeczy, tak? Jak wszyscy, którzy piją alkohol. Tak samo. To jest to samo gówno. Oni samo... też uważają, że mają na tym kontrolę. Mówią, że biorą, bo chcą, bo panują nad sytuacją. Ale budzą się ze snu, kiedy te używki już doszczętnie zniszczą im życie. Wszystko, co mieli, tak naprawdę zostało zagrzebane. I tak samo jest alkoholem. Picie rzuca ci kłody pod nogi. A tak naprawdę to
Samemu sobie je pod nogi walisz, a nie daj Boże, trzymasz dietę albo trenujesz. Na tacę się po prostu nie chce i cała ta rutyna, cała ta motywacja ucieka. I nawet nie chodzi mi o takie, wiecie, podjadanie albo kalorie, bo kto nie zjadł kebaba po prostu po pijaku, tak? No, niech pierwszy rzuci kebabę, to ja go zjem. Ale ogólnie to strasznie obciąża wątrobę, nawet niewielka ilość, i wątroba zamiast zająć się swoimi rzeczami, musi walczyć z toksyną w organizmie. Parę lat temu urodziły nam się dzieci, to mnóstwo kontaktów nam się urwało. Nie było czasu na alkohol, nie było czasu na jakieś tam imprezowanie, balangowanie, bo w sumie wtedy najczęściej piliśmy. I ludzie, którzy wydawali nam się bliscy, wydawali nam się przyjaciółmi, nagle zniknęli z naszego życia. I zauważyliśmy, że nie są nam w ogóle potrzebni do tego życia. Ale nie żałuję, bo jeśli przyjaźń miała się opierać tylko i wyłącznie na wspólnym piciu, no to wiecie. Dobrze. Że życie to po prostu zweryfikowało i że w tym nie tkwimy i no po prostu tej relacji już nie ma. Lepiej mieć obok siebie ludzi, którzy naprawdę nas rozumieją, niż tych, dla których jesteśmy tylko towarzyszami do picia wspólnego. Tak, lepiej otaczać się ludźmi, z którymi się rozumiemy. Nie wiem, dzielimy wspólne pasje, zainteresowania i możemy o tym porozmawiać, a nie o tym, że ło, pamiętasz, jak tamten się uwalił. Ale często tak wyglądały rozmowy. Tak. Faktycznie taka nostalgia alkoholowa, tak. Że przy piciu wspominało się stare picia. No. I jakie były odpały. Tak. W ogóle, jeżeli nie pijesz, to dużo ludzi próbuje cię namówić na tego kielicha. To jest podobnie jak z papierosami, jak ci palący często próbują wciągnąć z powrotem ten nauk. Albo jak ktoś zostaje wege, to nagle każdy próbuje mu wcisnąć kotleta. Szkoda, że jak ja powiem na przykład, że nie uprawiam seksu, to nagle nikt mi nie chce dupy podstawić. No szkoda, no fajnie by było, nie? Czy nie, bo mam żonę, no. Ale wiecie, no, mnie nie wyruchasz? Z kolegą się nie poruchasz? No ale tak, takie są argumenty, tak? No. Ze mną nie wypijesz? No. Albo, nie wiem, nie potrafisz się bawić, bo nie pijesz. Albo, nie zamulaj, napij się. Ciekawe, Klopsie, kto będzie zamulał za kurte 3 godziny albo 4, bo nie ja. Ciekawe, kto będzie patrzył takim otępiałym, szklanym wzrokiem przed siebie i się ślinił jak zombie jakieś. I się pośmiechiwał. W ogóle zauważyłam, że od czasu jak nie pijemy, i nie wiem, spotkamy kogoś, kto tam, nie wiem, akurat nie. Jest napity, tak? To nie ma żadnego tematu łączącego rozmowę. Bo jest tylko ja potrafię, ja umiem. No może. Takie wychwalanie się, nie wiem, tak zauważyłam po prostu. Wiesz co, ludzie wierzą, że alkohol poprawia umiejętności społeczne. Że się jest bardziej wygadanym i tak dalej, taki luzik. Ale to nie jest prawda. Ludziom tak się wydaje, bo oni są w towarzystwie innych osób pijących. Dla czyźwego tak. Te rozmowy są często bełkotem. Skąd to przekonanie, że picie sprzyja życiu towarzyskiemu? Alkohol nie uszczęśliwia. Po prostu często pijemy na takich fajnych imprezach. Tak? Tak. Jakieś wesele, urodziny. Więc to sytuacja jest fajna, a nie, że my pijemy w tej sytuacji. Zresztą weź alkohol i upij się samotności do lustra. Znaczy nie będziesz szczęśliwy, nie? Albo szczęśliwa. Raczej po tym wszystkim będziesz siebie nienawidzić. Tak, będziesz patrzeć w lustro i co ja robię, kim ja jestem, tak? Po co ja to sobie robię? Bo każdy, kto sięgnie po alkohol i sprowadzi się do takiego stanu, to potem żałuje, że tyle kuźwa wypił. Żałuje tej decyzji, którą podjął tak naprawdę sam. Można często usłyszeć, że odrobina alkoholu jest dobra dla zdrowia, ale to nieprawda. Nawet jak istnieje coś takiego jak korzyść, na przykład antyoksydanty w winie, to tak naprawdę etanol zrobi więcej szkód niż tych korzyści. Zresztą, kurczę, mogę przerwać, przepraszam, ale te korzyści z wina, te garbniki i tak dalej, one wynikają z tego, że tam są winogrona, tak? Że wino robi się z winogron. To winogrona ma te magiczne, fajne właściwości, więc po co wlewać sobie truciznę? Wystarczy kupić jakiś winogron, tak. No ktoś może powiedzieć, że alkohol mi na przykład smakuje. No już to widzę, jak każdy, nie wiem, weźcie sobie czystą wódę.
i ją sobie wypijcie bez... A, bo spiryt, spiryt. Spiryt, tak. Jest czysty, obrzydliwy. Jest obrzydliwy. Nie wypijesz tego bez zagrychy, bez popity, albo nie wiem, jak wymieszasz po prostu z jakimś smakowym płynem. Tylko pytanie właśnie, że alkohol nam smakuje, nie wiem, z kolą, z tonikiem, sokiem, to po co w ogóle go mieszać? Po co mieszać substancję smaczną, tak? Właśnie jak soczek, z czymś ohydnym. Czymś, co jest tak naprawdę drogie i trujące. Więc gadanie, że alkohol ci smakuje, jest no bez sensu. My tak naprawdę, nie wiem, dolewając sok do tego alkoholu, zastępując wiśnióweczką i tak dalej, umilamy sobie ten proces dążenia do nałogu, tak, do alkoholizowania. Jeżeli alkohol jest niedobry, bo spirytus jest niesmaczny, to próbujemy się uzależnić od tego niedobrego gówna. Po prostu umilając to sobie, tak? Słodkimi napojami, tak? Bo czystego alkoholu byśmy nie wzięli do ust. Tak ja kupę wymieszam z cukrem, to też zjecie? To kupa jest niedobra, ale jakbym dał do ciasta. Ale to jest ta sama logika, wiem, że to jest śmieszne, nie? Ale alkohol jest niesmaczny. No śmierć. Serio, naprawdę tylko wytworny, tak powiem, alkoholik, który ma już tak przepite gardło, weź mi spirytus do ust. Czysty. Bo to jest mocne, gryżące, gorzkie, niedobre, no. Niedobre. Kupa też jest niedobra. I ją nie mieszamy z cukrem. Sobie przypomnij właśnie ten czas, kiedy my piliśmy, nawet czystą po prostu z zagrychą, tak? Co no, było? Zazwyczaj zaczyna się od piwa smakowego, nie? Tak. Ja pamiętam właśnie ten okres, jak sama zaczynałam pić. Nigdy nie wypiłam normalnego piwa. Nigdy. Zawsze musiało być piwo z sokiem. A nie ma czegoś takiego jak tylko jedno piwo, tylko jedna lampka wina, bo każda ilość alkoholu jest kancerogenna. Alkohol degeneruje całe twoje ciało. No i powiecie, walić to, bo wszędzie coś jest, tak? W powietrzu, nie wiem, toksyny, jak, tak? Jakieś toksyny, w wodzie jakiś tam mikroplastik, w jedzeniu jakaś tam chemia dodana. No ale tak naprawdę oddychać, jeść i pić wodę musimy. Tak? Alkohologię musisz. Skutki nie pojawiają się z dnia na dzień. Za każdym razem podtruwamy się coraz bardziej i bardziej, a że to taki jest wieloletni proces, to nawet nie wiążemy tego po prostu z piciem alkoholu. To jest chyba jak ze starzeniem się, nie? Że codziennie widzimy tą samą twarz, tak? Rano w lustrze, a mimo tego nie widzimy tych zmian, ale nie wiem, po 10 latach nagle się budzimy, tak powiem, że mamy siwe włosy, mamy zmarszczki i tak samo chyba jest alkoholem. Niektórzy powiedzą, że alkohol pomaga w życiu, że wiecie, daje tę ulgę, takie rozluźnienie, nie? Po pracy, tak dalej, ale serio? No może faktycznie na chwilę możesz poczuć się lepiej. No tak działa alkohol. Upośledza myślenie, otępia, ale te uczucie trwa krótko. Jeżeli nie włoi w siebie kolejnej porcji alkoholu, to uczucie niepokoju, jak wytrzeźwiejesz, wróci. To zazwyczaj jeszcze większą siłą. Tak naprawdę to ja nie tęsknię za piciem w ogóle. W ogóle to się okazało bardzo łatwe, nie? Tak, tak. Nie picie że w ogóle. Po prostu powiedziałam sobie, nie piję. I tyle wystarczyło. I dobrze mi się z tym żyje. I nie mam w ogóle ochoty na picie. To jest zabawne, bo myślałam, że będzie raz po raz jakieś chęć, ale jak nie pijesz, to w ogóle zmienia się myślenie. Tak samo miałam z papierosami. Jestem osobą niepalącą, nie palę, jestem osobą niepijącą, nie piję. Maria nie lubi ogórków kiszonych, ich po prostu nie je, tak? A nie, że codziennie niedobre, ale muszę, bo fajnie się bawi z ogórkami kiszonymi, tak? Ogólnie nasze ostatnie sylwestry były trzeźwe, no bo jak dzieci myśmy nie pili. Jak każdemu to mówię, to każdy mówi mi, taki sylwestr bez alkoholu to jest do dupy. No nie właśnie. Nie wiecie, jak to jest fajnie? Wstać rano, idziesz sobie, miasto dosłownie jest wymarłe, miasto duchów, puste i ty masz tą świadomość, że połowa Polaków, więcej jest połowa, albo jeszcze pije, albo leży w barłogach pijana, tak? I potem cały dzień będą narzekać na ból głowy, a my na świadomce, pełni energii, tak? Bez bólu głowy i kaca wchodzimy w nowy rok. A się mówi, że jaki nowy rok, taki cały rok. Tak. No, na kacu. Na kacu. Ja naprawdę się cieszę, że chyba udało mi się przerwać ten cykl alkoholizmu w rodzinie. Że nie funduję dzieciom traum, że ja nie funduję dzieciom syndromu dorosłego dziecka alkoholika. Że ja mogę spojrzeć w lustro i zobaczyć
w sobie ojca, którego zawsze chciałem mieć. W sumie taka jedna z moich koleżanek bliskich założyła pewne stowarzyszenie na temat właśnie dzieci, dorosłych alkoholików. I wiecie, ile ludzi lubi ten profil? To jest naprawdę straszne, że tyle ludzi ma świadomość tego. Znaczy ja powiem, że raczej my jesteśmy po prostu pokoleniem DDA. Tak, no po prostu. W sumie tak. Bo z kim nie rozmawiam, zawsze mniejszy albo większy problem z alkoholem w rodzinie był. Tak. Nawet jeżeli to nie była taka jakaś skrajna patologia, gdzie faktycznie jak na przykład u mnie była agresja i przemoc. Rodziny po prostu potrafiły się wtedy jakoś dziwnie maskować, nie? Bo nie wiem, tata wojskowy czy coś tam, ale pił i po kryją mu tam katował żonę. Bo nawet były nawet nie musiał katować. No nawet nie musiał. Po prostu alkohol rozwala rodziny. Tak. Rozwala relacje społeczne, niszczy dzieciom mózgi. Tak. No to nie jest film o DDA, sobie poczytajcie, jak DDA wpływa właśnie na dorosłe mózgi. Na nasze zachowania, tak? I to warunkuje, kim teraz jesteśmy. Jacy jesteśmy w stosunku do innych, tak dalej. Do siebie. To jest straszne. Jak ktoś, w sumie ty nie byłeś odpowiedzialny za picie tak swojego ktoś, ojca. Ktoś, który powinieneś ufać tak, rodzicom. Tak, tak. I tak naprawdę zniszczył ci życie. Zniszczył to, jaki tak naprawdę powinieneś być. No, zniszczony potencjał, tak? Tak, to jest. Pamiętajcie, że alkohol to nie jest wasz przyjaciel, to jest wróg. Wróg, który próbuje zniszczyć wasze życie ciągle. Możemy tak naprawdę się bawić bez kaca, bez tego bólu głowy. Jeśli chcecie zgłębić temat, to polecam kilka wywiadów na YouTubie z Robertem Rutkowskim. Bo myśmy nie straszyli was za bardzo, tak? Tam są skutki właśnie jak na przykład, że mikroudar, tak dalej, ale nie będziemy w to się zgłębiać. Obejrzyjcie sobie. Jeśli jesteście ciekawi, to sami to obejrzycie. Po prostu pamiętajcie, że alkohol nie rozwiązuje żadnych problemów, tylko je pogłębia. Życie świadome nie potrzebuje po prostu procentów, więc dbajcie o siebie. Pa, pa.